Witam Was wszystkich dzisiaj z pokładu Kawasaki. Dawno już nie jeździłem quadem, myślę, że gdzieś około miesiąca. Także korzystając z miarę fajnej pogody jak na grudzień, postanowiłem wyprowadzić klacz. Założyłem Homonto i ogień. Powiem Wam, że tak dawno nie jeździłem quadem, że normalnie dzisiaj to będzie ogień. Zatankowany pod korek, łańcuch nasmarowany, wszystko posprawdzane. Tutaj plastiki sobie musiałem pospinać, bo mi się aż plastiki rozchodziły. Znaczy czasem jak po prostu wyskakiwałem z jakiejś hopy, to te plastiki tutaj tak mi wszystkie chodziły, że wypinały mi się z tego. Wypinały mi się tutaj z tych suwaków i po prostu się rozszczepiały, także przeciążenia są. Z góry chciałbym przeprosić wszystkich, ponieważ możecie mnie słyszeć albo w jednym głośniku, albo w jednej słuchawce, a jest to spowodowane tym, że mam zepsuty mikrofon. Znaczy tak, miałem zepsuty mikrofon, kupiłem nowy. Nowy okazał się zbyt mało wyciszać szumy wiatru, więc zdecydowałem, że kupię trzeci mikrofon. Trzeci jak do mnie dotarł, to już był zepsuty, o tak. I musiałem wrócić do mojego poprzedniego, starego póki co. Także sorry, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Wow! Ale drifty. Jak macie ochotę poszaleć, to nie napalajcie się tak jak ja, jak szczerbaty na suchary, tylko rozgrzejcie wszystkie swoje stawy dobrze, bo po pierwsze będą Was boleć na drugi dzień, będziecie mieć zakwasy, a po drugie jak wsiądziecie bez rozgrzewki, to możecie mieć kontuzję. A i później mięśnie się napinają i też Was będą boleć. Także rozgrzewka to jest naprawdę ważna sprawa. Tak samo jak ćwiczycie na siłowni i się rozgrzewacie, rozciągacie się, tak samo warto właśnie jest przed jazdą w terenie trochę się porozciągać, trochę poruszać tymi wszystkimi zastygłymi, zimnymi stawami, tak żeby jazda była jeszcze lepsza. Pierwsze 15 km za mną. Kład już rozgrzany, ja już też rozgrzany. Troszeczkę emocje już się ostudziły. Także możemy chwilę porozmawiać. Słuchajcie, ruszamy. Albo Wam nie powiem, z czym ruszamy. Jeszcze Wam nie powiem, zobaczycie w przyszłym tygodniu, jaka będzie akcja. Nie spodziewacie się, co będziemy jeszcze robić w tym roku. Albo dobra, jak myślicie, co jeszcze zamierzamy zrobić w tym roku w gospodarstwie? Piszcie w komentarzu, zgadujcie. Myślę, że kilka osób mogłoby odgadnąć, bo będzie to związane. No dobra, podpowiem Wam, już nie będę taki. Podpowiem Wam, myślą przewodnią będzie budowa. Budowa czegoś w naszym gospodarstwie.
To jest myśl przewodnia. Także piszcie w komentarzu, co my jeszcze zamierzamy w tym roku wybudować. Już w następnym tygodniu zabieramy się za robotę. Chcieliśmy to przełożyć na wiosnę, ale korzystając z tego, że pogoda jest taka jaka jest, jest ciepło, nie pada śnieg, nie ma wiatru, nie ma mrozu, no to trzeba się brać za robotę i nie ma na co czekać. Także zgadujcie, piszcie w komentarzu, co będziemy robić od poniedziałku. A jak ktoś zgadnie, to może nawet serduszko dostanie. O ile w ogóle ktoś zgadnie. Słuchajcie, kilka osób pisało mi na e-mail odnośnie tego, czy polecam tego quada, jak się sprawuje Kawasaki. Bo też kilka osób właśnie, które do mnie pisało, myślało o zakupie takiej maszyny. Ja naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jest to najlepszy mój zakup, jeśli chodzi o pojazd mechaniczny. Jest to naprawdę najlepszy mój zakup, z którego to jestem w 100% zadowolony. Także polecam każdemu. Musicie wyrzucić naprawdę no niemałą kwotę, bo powyżej 10 tysięcy pewnie kupicie dopiero coś lepszego, jeśli chodzi o taki sprzęt, ale naprawdę warto i polecam w 100%. Synu, zabłądziłeś. To czasem i tak się zdarza, że zabłądzę. Wjadę w jakieś łąki. Akurat teraz jestem na terenie, którego nie znam. Znaczy w sensie znam, ale nigdy tu nie byłem. No i tak czasem jest, że się jest tam, gdzie się nie wie, gdzie się jest. Ale poniekąd to jest fajne. Słuchajcie, zabłądziłem, ale gdzieś tutaj widziałem ślady życia. Czekajcie, zaraz wam pokażę, tylko się cofnę. O, tam ślady życia numer 1, zobaczcie. Tutaj ślady życia są, ewidentnie tutaj ktoś żyje. Także nie jestem sam, a tam dalej, jeszcze jak się cofnę, to zobaczę ślady życia numer 2. O, tutaj dokładnie, a nawet ślady życia numer 3, także nie jest źle. Proszę bardzo, jestem wśród ludzi. Noga, cała mokra. Dzisiaj ewidentnie mokry odcinek. Mokry i błotnisty, tak jak widzicie. Ale trzeba się z tego cieszyć, co jest w danym momencie, bo za chwilę przyjdzie susza i już zabawa w błocie się skończy. Najgorsze. Wow. Zatopił się do połowy, ale poszedł. Ja pierdzielę. Szok. I po co mi jest potrzebny przeprawowy kład? Jak ja tym się wszędzie przeprawię? Jaja. Idzie jak dzik.